A ja tak chodzę i szukam, i grzebię, i kopię w tych kamieniach, ale przynajmniej z jakimś efektem. Zobaczcie, tutaj jest część, tutaj jest jeszcze jeden fragment i tutaj jest jeszcze jeden fragment. A co wam pokazuję? Skrzemieniałe drewno, ale oprócz tego drewna jest jeszcze takie coś. Kiedyś znalazłem coś podobnego, ale w troszeczkę mniejszej skali. Ten wydaje się wręcz dużym, idealnie zachowanym fragmentem albo odciskiem pancerza jeżowca z taką ilością szczegółów, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem. No zobaczcie, dam troszkę wody. Patrzcie, patrzcie i podziwiajcie. Mój najlepszy fragment skrzemieniałego jeżowca. Ale te drewno. Patrzcie, jeden, drugi, trzeci, czwarty, mikro, piąty, szósty, siedem kawałeczków takiego bardzo ładnego, jasnego drewna. Jestem pod wrażeniem, ale głównie ze względu na tego jeżowca. Dobra, ja się tutaj jeszcze rozejrzę. Może akurat coś mi się uda trafić. Patrzcie, jak ładnie kwitnie rzepak.